10 znanych utworów będących coverami. Whitney Houston, I Will Always Love You. Piosenka w wersji Houston, zamieszczona na ścieżce dźwiękowej do filmu Bodyguard. Wersja Houston okazała się wielkim sukcesem o wymiarze międzynarodowym, pojawiając się na 68. miejscu w zestawieniu największych piosenek wszechczasów opublikowanym przez magazyn Billboard. I Will Always Love You znalazł się na 4. miejscu w zestawieniu najlepiej sprzedających się kobiecych singli w historii. Piosenka okazała się największym hitem w historii wydawnictwa Arista Records. Autorem piosenki jest Dolly Parton i napisała tę piosenkę dla Portera Wagonera. Parton prowadziła wspólnie z nim program telewizyjny, jednak postanowiła odejść z programu. W związku z tym wydarzeniem, jak i rozstaniem się ze samym Wagonerem, Parton swoje pożegnanie wyraziła napisaniem tej piosenki. Mówi ona o świadomym rozstaniu z mężczyzną i niemożliwości osiągnięcia spełnienia w związku. Finalnie oryginał został nagrany właśnie przez Dolly Parton. Aretha Franklin, Respect. Aretha Franklin to amerykańska piosenkarka soulowa i bluesowa. Była nazywana królową soulu. W latach 60. XX wieku wylansowała przebój Respect. Swym głębokim, ciepłym głosem i zdolnością interpretacji zwiększyła popularność gatunku soul. Śpiewała też w innych stylach, począwszy od tanecznego popu, gospel, aż do wokalnego jazzu. Sama piosenka Respect jest tak naprawdę coverem utworu Otisa Reddinga Jr., który tworzył kilka lat wcześniej. Joan Jett and the Black Hearts, I Love Rock and Roll. Pierwszą wersję piosenki Joan Jett nagrała w roku 1979 wraz z dwoma muzykami z grupy Sex Pistols, Steve'em Johnsonem i Paulem Cookiem. Została ona jednak wydana dopiero w roku 1993 w składankowym albumie Joan Jett pod tytułem Flashback. W 1982 roku piosenkarka ponownie wykonała I Love Rock and Roll, tym razem ze swoim zespołem The Black Hearts. Wersja ta stała się muzycznym przebojem. Przez 7 tygodni utrzymywała się na pierwszym miejscu amerykańskiej listy Billboard Hot 100. Piosenka została jednak jako pierwsza nagrana i wydana przez zespół The Arrows w roku 1975 w wytwórni Rak Records. No Doubt, It's My Life. No Doubt to amerykańska grupa wykonująca szeroko pojętą muzykę rockową. Powstała w listopadzie 1986 roku w Kalifornii. Przez pierwsze lata grała na koncertach uniwersyteckich i jako support bardziej znanych zespołów w południowej Kalifornii. Wokalistką grupy była niesamowita Gwen Stefani. Dlaczego teraz nie ma takich wokalistek? Wszystkie są tak przerażająco grzeczne albo sztucznie szokujące, a to była taka naturalna moc. Jednym z największych hitów No Doubt jest It's My Life. Oryginalnie utwór ten wykonuje brytyjski zespół Talk Talk. Tina Turner, The Best. Piosenka autorstwa Mike'a Chapmana i Holly Knight. Piosenkarka nagrana została przez Amerykankę Tinę Turner wraz z Edgarem Winterem, który zagrał na saksofonie. Jej wersja znalazła się na 5. miejscu brytyjskiego zestawienia UK Singles Chart, a na amerykańskiej liście Billboardu Hot 100 dotarła do 15. pozycji. Oryginalnie piosenka została nagrana przez Brytyjkę Bonnie Tyler, która trafiła na jej album Hide Your Heart. Guns N' Roses, Knocking on Heaven's Door.
Ballada rockowa, która ma niezwykłą historię, gdyż była nagrywana przez największych. Najsłynniejsza wersja należy do Guns N' Roses oczywiście, jednakże piosenka została napisana przez Boba Dylana. Oprócz tych dwóch, piosenka nagrywana była w różnych stylach przez wielu artystów, np. Erika Claptona, Boba Marleya, Bon Jovi, Def Leppard, Red Hot Chili Peppers czy U2. One Direction, One Way or Another, popowy utwór brytyjsko-irlandzkiego boys bandu One Direction. Utwór wydany został 17 lutego 2013 roku. Dotarł do pierwszego miejsca na listach przebojów w Danii, Holandii, Irlandii, w Polsce, Wielkiej Brytanii oraz Szkocji. Oryginalnie piosenka była wykonywana przez nowofalowy zespół Blondie z Debbie Harry na czele. Kocham nową falę i kocham Blondie i bardzo ubolewam, że wersja One Direction jest bardziej popularna, bo piosenka Blondie jest po prostu lepsza. Janis Joplin, Piece of My Heart. Janis Joplin to amerykańska piosenkarka rockowa, soulowa i bluesowa, autorka tekstów, najczęściej wiązana ze szeroko pojętym stylem psychodelicznego rocka i blues rocka. Zdobyła popularność w drugiej połowie lat 60. XX wieku jako wokalistka zespołu Big Brother and the Holding Company. Choć kariera artystyczna piosenkarki trwała zaledwie kilka lat, przeszła ona do legendy gatunku i ciągle uznawana jest za jedną z najbardziej wpływowych postaci współczesnej kultury masowej. Joplin karierę rozpoczęła w 1962 roku występami w klubach. Jej jeden z największych hitów, Piece of My Heart, nie jest jej. Piosenka została napisana przez Berta Bernsa i była wykonywana oryginalnie przez Ermel Franklin. Nirvana, The Man Who Sold The World. Piosenka była wykonywana przez zespół grunge'owy Nirvana w czasie koncertu MTV Unplugged in New York. Nagranie w tym wykonaniu zostało wydane na singlu promocyjnym i często gościło w notowaniach radiowych, czego przykładem może być lista przebojów programu trzeciego, gdzie piosenka ta znalazła się na pierwszym miejscu zestawienia. Oryginalnie jest to kompozycja autorstwa Davida Bowiego. Co ciekawe, wiele hitów Nirvany to covery. Spoken walls and well, although I was not there, he said I was his friend. Johnny Cash, Hurt. Piosenka została podsunięta Cashowi przez Ricka Rubina, producenta płyty Casha American 4. Reżyserem teledysku był Mark Romanek, który wcześniej współpracował z Michaelem Jacksonem i Nirvaną. Autorem piosenki jest jednak Trent Reznor, wokalista Nine Inch Nails, w ramach którego zresztą wykonuje tę piosenkę w oryginale. Piosenka nigdy nie została wydana jako komercyjny singiel, a w 1995 roku umieszczono ją na promocyjnej płycie Halo 10. To see if I still feel. Focus on. Na koniec małe ogłoszenie. Od czasu do czasu na koniec odcinka będę odpowiadać na dwa komentarze z poprzedniego filmu, także śmiało zadajcie pytania, jeśli jakieś macie. A teraz takie dwa pytania, które zwróciły moją uwagę w poprzednich filmach. Arek Arni pyta, z jakiej racji ten Serb odbywa karę w Polsce. Jest to komentarz spod filmu o zbrodniarzach z Jugosławii i ten Serb to Radislav Krstić, zbrodniarz wojenny z Jugosławii, który odbywa karę więzienia w Polsce. Dlaczego w Polsce, a nie w innym kraju?
Serb odsiadywał swój wyrok m.in. w więzieniu na Wyspach Brytyjskich. Tam omal nie stracił życia w 2010 roku. Krstića napadło trzech współwięźniów muzułmanów, którzy poderżnęli mu gardło. Zbrodniarz przeżył, ale Trybunał w Hadze zdał sobie sprawę, że trzeba dla skazanego znaleźć bardziej bezpieczne miejsce. Zaproponowano 17 najbezpieczniejszych dla więźniów więzień i wybrano jedno, właśnie te w Polsce. Trybunał w Hadze wielokrotnie podkreślał, że żaden kraj na Zachodzie nie jest w stanie zapewnić mu bezpieczeństwa, a Zachód pod kątem więziennictwa Polsce ufa i wie, że z naszego więzienia nikt się nie wywinie. Co to znaczy naruszenie praw i obyczajów wojny? Wojna to wojna, tam nie ma zasad. To jest komentarz pod tego samego filmu. No właśnie nie, wojna to jest zorganizowany konflikt zbrojny między państwami, narodami lub grupami etnicznymi i społecznymi. Jest wiele dokumentów określających prawo wojenne i według tego prawa się działa. Jeśli się to prawo łamie, wtedy to już przestaje być wojna i wtedy właśnie dochodzi do interwencji, na przykład NATO. Zresztą właśnie w takim celu powołano takie organizacje. W trakcie II wojny światowej nie było żadnej organizacji, która mogła skutecznie zareagować, kiedy III Rzesza prowadziła wojnę tak naprawdę po swojemu. Po tym dopiero zaczęto wprowadzać bardzo szczegółowe prawa i bardzo szczegółowe kodeksy i zasady, jak reagować w jakich przypadkach. Właśnie po to to wszystko jest i to nie jest tak, że na wojnie nie ma zasad. Zawsze są zasady i winnych się skazuje. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał i że podoba Wam się koncepcja odpowiadania na komentarze. Na koniec odcinka dajcie znać w komentarzu, co o tym wszystkim myślicie, pytajcie i zapraszam Was na moje dwa pozostałe kanały, Światowa Historia oraz A to Ciekawe. Trzymajcie się, cześć.